don't even try handle opinions. Now I'm seeking my Michelangelo brilliance. I wanna seek the highs and the lows. I plan to know what life has with no limits. But you just wanna kill for the poop for the Porsche. How you say you real, make a tune for the cross. They know how I feel, get a tune for the cause. But now I wanna chill in a room full of sauce. But now I'm bringing life like a fruit with a seed in it. And I got a dice speaking truth for the cause. Run up with the mic on the track with no speed limit. Man, I'm in the heat to the booth with the boss. Walk in the room feeling so confused. They smell the feet like some filthy shoes. How do they dance to your conscious music? Well, if they're not stuck, they can still be moved. Cause I showed them rap in the school. Yeah, I took it back from the fools. Yeah, you made it back to the Jew. Nah, but I made impact in the Jew. Nah, I got the game unlocked, it's in the dealership. They couldn't stop me and neither will you. I got my haters and ops, so you feel that? They stack the head and I beat them. But you know when you're trying to grasp it, but your head isn't having it. So you're reaching for the in your medicine cabinet. Everything afterwards that you hear they said is inaccurate. But when they're threatened like that, you know you're better than average. Oh, no, no, so they hate, but it's all my fault. It's not by the grass, it's by who mowed the lawn. If you're different in person, then who wrote the songs? I don't change for the funds, ain't no bureau to charge. They keep the crease in the bar. Wait, I hold it, they keep releasing the bar. The problem is that they don't have any drive. You see me, I keep the keys in the car. Wait, I never let them diminish my value. The second they try it, the minute they have you. Your minutes are valuable, limits are malleable. You can go farther than ceilings allow you to. You can do anything, Kłaniamy się Państwu z Londynu, ze stadionu Stamford Bridge. Przed mikrofonem Dariusz Szpakowski, obok mnie na stanowisku komentatorskim Jacek Laskowski. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Zapowiada się dobry mecz. Nie mogę się doczekać pierwszego gwizdka, Darku. Szykuje nam się ciekawe spotkanie. Oto skład gospodarzy. W bramce Hugo Lloris. W defensywie Ferland Mendy wystąpi z Nelsonem Semedo. Kingsley Coman oraz Dembele zagrają w środku pola. No, ciekawe, z przodu widzimy tylko jednego napastnika. I czeka go trudna batalia z obrońcami, żeby utrzymać się przy piłce, zanim do akcji nie podłączą się pomocnicy. Taka taktyka wymaga od niego cofania się po piłkę albo utrzymywania przy niej z obrońcami. Dobrze, przebił się. Będzie gol! Jest gol, proszę Państwa, ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. Gwizdek sędziego po faulu przy tym ślizgu. Dembele. Dobrze, wygrał to starcie. Dembele. Już blisko pola karnego. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Wybronił, ale piłka dalej w grze. Akcja skrzydłem, dobre podanie. Julian Brandt. Sancho. Ma wolne pole, no zdecyduje się na centrę. No, cierpliwie budują teraz atak pozycyjny. No, dobrze wymieniają się piłką. Kingsley Coman. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Mają teraz trochę miejsca. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Sancho. Czyste, udane wejście. Kingsley Coman. Toni Kroos. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. I tak oto tracą piłkę.
I mamy bramkę. Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka więc nie zostanie uznana. Hakimi. Kingsley Coman. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Może liczyć na wsparcie partnerów. Jednak nie, zaprzepaszczona szansa. Z dużej chmury mały deszcz. Wychodzą do kontrataku. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Ma sporo możliwości. Kingsley Coman. Szansa, może coś z tego będzie. Ryzykował, ale pewnie odebrał. St. Just. Hakimi. Sancho. I piłkę przejmują rywale. Toni Kroos. Ofiarna interwencja. Strzał został zablokowany. Będzie strzelał. To może być wyrównanie. I tak, tak jest. Mamy bramkę wyrównującą. Czy to odmieni losy spotkania? Nie zdziwiłbym się, gdyby poszli za ciosem. Mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Dzięki właśnie temu wykończeniu. Rozpoczną od rzutu wolnego. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Chyba trochę za daleko od bramki na bezpośredni strzał z wolnego, nie sądzisz? W sumie niezła próba, ale rzeczywiście chyba lepiej było rozegrać to inaczej. Hernandez. Kante. Dembele. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ciekawe, jak to rozwiąże. Florian Kainz. Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż w grze. Wybija piłkę i będzie rzut rożny. Krótko rozegrali ten ruch. Zdecydował się zejść do środka. Niestety strata piłki. Julian Brandt. Kingsley Coman. Szansa na odbicie prowadzenia. Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech. Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Będzie wznowienie z autu. Fernandinho. Sancho. Zostawił za sobą trochę boiska. Zobaczmy, Sancho w pole karne. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Kapitalnie to zrobił! Chyba będzie gol! Julian Brandt. 3-1 to rezultat po pierwszych 45 minutach. Nie bez przyczyny skupiamy uwagę na tym zawodniku. Jest chyba najlepszy na boisku. Tak, łatwo mu dzisiaj przychodzi dochodzenie do sytuacji strzeleckich, co doskonale widać teraz na ekranach. Do tego jego starania już raz zostały wynagrodzone. No i zaczęło się drugie 45 minut. Za szybko stracili. Dembele. I tak oto tracą piłkę. Julian Brandt.
Zobaczymy, co teraz zrobi. Przejęli piłkę. Kibice gospodarzy chyba zaczynają mieć dosyć. Czują, że ich drużyna broni na pół gwizdka. Rywale mają za dużo miejsca. Krycie jest zbyt luźne. Fanom to się nie podoba. Julian Brandt. Sancho. Może teraz zacentrować. Co teraz zrobi? Zagrywa. Coś niesamowitego. Piłka po tym strzale odbiła się od obrońcy i trafiła do bramki. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Toni Kroos. Bardzo dobry odbiór. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ma piłkę, co teraz zrobi? Julian Brandt. Lloris odbija, piłka w boisku. Nie ma gola, poprzeczka, piłka nadal w grze. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Fernandinho, Toni Kroos. Co teraz wymyśli? Toni Kroos. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Koniec tej akcji. Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. Fernandinho. Przyjęte podanie Toniego Kroosa. Drybluje w stronę bramki. No i strata piłki. Kingsley Coman. Blisko już do bramki. Jest groźnie, może strzelać. Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami. Zostawił za sobą trochę boiska. Ależ przeczytał to jak profesor. Piłkę przejmują rywale. Próbują rozegrać po skrzydle. Dawid Alaba. Toni Kroos. Dobry atak na piłkę. Kingsley Coman. Julian Brandt. Ładna akcja, skrzydłem jest teraz szansa na dośrodkowanie. Kante przerywa atak rywali. Mogą teraz skarcić rywali. Toni Kroos. Ależ technika. Sędzia doskonale widział ten spóźniony wślizg. Tak, faul był ewidentny i żółta kartka. Zawodnik nawet nie protestuje. Ta odległość jest wręcz wymarzona dla Toniego Kroosa. Czy za chwilę zamieni to na bramkę? Będzie gol, nie, jednak nie ma gola. Co za interwencja, wybił to z samej linii bramkowej. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się.
Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Trochę chyba zbyt pochopnie. Mogli to lepiej rozegrać. El Sharawi. Julian Brandt. Sancho. Sancho. No, dobry odbiór po stracie piłki. El Sharawi. Przytomne wejście obrońcy wybił na aut i dał kolegom odetchnąć. I piłkę przejmują rywale. Piłka znowu poza boiskiem. El Sharawi. Ma piłkę, co teraz zrobi? Zobaczymy, co teraz zrobi. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem, szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. I tak oto tracą piłkę. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Strzela! Gol! Taka bramka na otarcie łez, bo nie sądzę, żeby jeszcze ktokolwiek wierzył w ich sukces w dzisiejszym spotkaniu. Przez większość meczu przewaga drużyny przeciwnej była aż nadto wyraźna. Dobrze, że teraz w samej końcówce pokazują sportowego ducha, że grają... To musi być gol! Ależ interwencja, proszę Państwa. Myślę, że większość już widziała piłkę w bramce. Cały stadion złapał się za głowy. Brawa za tę obronę! Będzie okazja do kontrataku. Ależ go wypatrzył. I w tym momencie sędzia kończy to spotkanie. I mamy bramkę. Tak, tu był spalony. Sędzia podnosi chorągiewkę. Bramka. Halo, tu Stamford Bridge. Witamy Państwa z Londynu, który dzisiaj wyjątkowo nie jest deszczowy. Witam Państwa Dariusz Szpakowski, a wraz ze mną to spotkanie... Komentować będzie Jacek Laskowski. Oglądamy dziś kolejne spotkanie ligowe Division Rivals. Szykują się duże emocje, Jacku. Kruse. Mariano. Vardy. Mariano. Zatrzymany atak.
Kroos. Będą szukać teraz okazji do kontry. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Gareth Bale. Ciągle przy piłce Bale. Mariano. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Toni Kroos, niemiecki pomocnik przez większość życia związany z niemieckimi klubami. Czego możemy się spodziewać po tym zawodniku? Ogromną zaletą Kroosa jest jego zdolność konstruowania akcji. Świetnie się orientuje na boisku i potrafi precyzyjnie podawać, co już nieraz zaowocowało bramką. Lubi grać długimi podaniami i strzelać z dystansu, co też czyni go specjalistą od stałych fragmentów gry. Dośrodkowanie skierowane do Bale'a. Pospieszył się z tym wyjściem. Spalony. Hernandez. Kroos. Dembele. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Dembele. Dembele! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Thomas. Vardy. Max Kruse. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Dobry przechwyt Fernandinho. Ma do kogo podać. Toni Kroos. Pięk, czy po tym strzale będą prowadzić? No, prosto w zawodnika z pola. Kruse. Vardy. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Kroos musi to trafić. Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Toni Kroos. Kroos! Co za interwencja! Bramkarz teraz naprawdę uratował swój zespół przed utratą gola. Gdyby to wpadło, nikt nie mógłby go winić. Mocno zapunktował w oczach kibiców i trenera. Zobaczmy, co zrobi. Volker. Wysoko podeszli rywale, naciskają. Ma miejsce, żeby zacentrować. No, prawie, ale nie opanował piłki. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ach, niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Hector Herrera. Mariano. Bale. Fernandinho. Dobre przejęcie. Bardzo dokładnie. Wprost za plecy obrońców. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Hector Herrera. Nękali rywali do skutku, aż wreszcie zmusili ich do błędu w środkowej strefie. Ależ minął obrońców. Tak, to jest bramka! Najlepszy dowód, że kiedy stracisz piłkę, warto od razu doskoczyć do rywala. Cała drużyna skutecznie uniemożliwiła rozpoczęcie kontrataku, odzyskała posiadanie i zakończyła to wszystko celnym strzałem. Dembele. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Mariano. Thomas. Teraz Bale. Strzał został zablokowany. Kingsley Coman. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. Kruse. Czeka teraz na partnerów. Mariano. Cannavaro próbuje odebrać piłkę. Toni Kroos. Dembele. Dembele traci piłkę.
Mariano. Bardi. No, dobrze przeczytał to obrońca. Ładnie pomyślane. Dembele. Z tej pozycji może uderzyć. Jest! Kolejna bramka! I mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No i mamy 2-0, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. Mariano. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Kroos. Dembele. Dembele oddaje piłkę rywalowi. Pewnie wybronił ten strzał, chociaż nie było tam wielkiego zagrożenia. Referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Dembele. Toni Kroos. Dembele. Kante. Toni Kroos. Ależ zachował zim. Sędzia kończy pierwszą połowę. Przed nami druga połowa tego meczu. Thomas. Kruse. Mariano. Cierpliwie szukają bramki kontaktowej, choć są pewnie cali w nerwach. No, takim strzałem nie pokona się Lorisa. Dembele. Toni Kroos. Mariano. Pokonuje z piłką kolejne metry. Przechwyt, ale nie opanował. Ponownie celnie podaje. Mariano. Blisko pole karne. Dobrze, wbiega na wolne pole. Piłka w siatce, Vardy pokonuje bramkarza. Zaspał teraz trochę obrońca, ale też Vardiego bardzo ciężko upilnować, o czym wie chyba każda defensywa na Wyspach i w Europie. Nie pierwsze to takie jego trafienie i na pewno nie ostatnie. Bramka, którą właśnie oglądamy, zmniejsza przewagę rywali do zaledwie jednego gola. Emocje sięgają zenitu. Czy starczy im czasu, aby wyrównać? 2-1 to nie jest duża przewaga. Akcja skrzydłem. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Gareth Bale. Przeciwnicy przejęli. Kingsley Coman. Ma piłkę, co teraz zrobi? A teraz Kroos. Chwilowo zażegnali niebezpieczeństwa, ale będzie rzut rożny. Zobaczmy powtórka sytuacji, po której padła bramka. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ależ przeczytał to jak profesor. Dobrze rozwija się ta akcja. Nie dał szans, odebrał piłkę rywalowi na skrzydle. Minęło 15 minut drugiej połowy. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Thomas. Kruse. Vardy. No przejął, ale nie opanował piłki. Dembele. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Świetne, prostopadłe zagranie Toniego Kroosa. Ale szansa Kroosa. Gol! Kolejny!
Sekundy do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Barbie. Mariano. Mariano! Broni Loris, ale piłka w grze. Takie obrony jak przed chwilą są ozdobą każdego meczu. Nie było łatwo, ale jakimś cudem to wyjął. El Sharawi. Szansa na oddanie strzału. No niestety, niecelny strzał. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Mariano. Piłka trafia do przeciwników. El Sharawi. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Cross. Akcja zatrzymana. Cross musi to trafić. Świetna interwencja obrońcy. Z tego mogła paść bramka. Bardi. Kiepskie to podanie. Tracą piłkę. El Sharawi. Co teraz wymyśli? Hector Herrera. Tomas. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. N'Golo Kanté ze stratą. Max Kruse. O, dobrze teraz wycofali. Bramka kontaktowa! Zostało jeszcze tylko kilka minut, ale jeśli nadal będą tak atakować, to kto wie, czy... Nie uda się wyrównać, a może coś więcej. Trzeba tylko jeszcze trochę przyspieszyć. Trener też to pokazuje. Łatwo nie będzie. 3-2. Różnica jednej bramki jest zawsze do odrobienia. Spodziewam się walki. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Mariano. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Zostawił za sobą trochę boiska. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Mariano. Bardi. Dobrze teraz odczytał intencje, przejął piłkę. Mariano. Vardy! Był gdzie być powinien. Ależ elegancka interwencja bramkarska, skutecznie neutralizująca zagrożenie. Oczywiście tego się wymaga... Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Na piłkę, co z tego wyniknie? Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Cross. Mają teraz trochę miejsca. Nic nie będzie z tej kontry. Zaprzepaścili dobrą okazję. Tomas. Końcowy gwizdek i koniec meczu. To było naprawdę emocjonujące widowisko. Rzeczywiście, sporo szybko.
peas was double fried. My beef was stuck between the peas and kettle fries. I quit with the beef, then I gave up the pork, then I snatched. Witamy Państwa serdecznie ze Stamford Bridge, czyli z domowego obiektu drużyny londyńskiej Chelsea. Ze stanowiska komentatorskiego witają i na spotkanie zapraszają Jacek Laskowski i Dariusz Szpakowski. Dziś kolejny mecz i kolejni rywale w tym sezonie zmagań Division Rivals. Emocje niesamowite, zaraz zaczynamy. Przed nami mecz towarzyski, ale na pewno obaj trenerzy będą chcieli przekonać się, w jakiej formie są ich podopieczni. Arturo Vidal. No, może być groźnie. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Zostawili mu miejsce na skrzydle. Ależ go wypatrzył. Szkoda, że jest spalony. Mielibyśmy bramkę. Dziś wystąpi w tym klubie już po raz 50. 50 meczów to taki pierwszy klubowy jubileusz. Mamy nadzieję, że doczekamy się wkrótce 100. Mamy strzał, czy obejmą prowadzenie? To był ważny odbiór. Kante. Dembele. Dembele. Wychwycili przeciwnicy. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Hernandez. I piłkę przejmują rywale. Nelson Semedo. Arturo Vidal. Dobrze rozwija się ta akcja. Piłka padnie łupem bramkarza. Dembele. Dembele traci piłkę. Kroos. Dembele. Zobaczymy, co teraz zrobi. Do kolegów w polu karnym. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. Teraz na skrzydle nikryty Messi. Schodzi teraz do środka. Skutecznie zaatakował. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Co teraz zrobi? Toni Kroos. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie.
Vidal. Lionel Messi. Messi, prze do przodu. Czekamy na dośrodkowanie. Loris odbija, piłka w boisku. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Ciekawe, jak to rozwiąże. Larsson! No nie, to mu zupełnie nie wyszło. Chciał ładnie zmieścić piłkę przy słupku, czy może nawet w samym okienku, ale kompletnie źle się złożył do strzału. Efekty wszyscy widzieliśmy. No, rzeczywiście, kiepskie podanie. Przeciwnik nie musiał się trudzić, by przejąć piłkę. No i nie udało się. Kiepskie przyjęcie i strata. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Niestety, stracił piłkę. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Nelson Semedo. Do boku, a tam już czeka Messi. Ma piłkę, co teraz zrobi? Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Jest szansa na kontratak. Mocne, udane wejście. Vidal. Arturo Vidal. Będzie chyba podawał. Znalazł się na czystej pozycji. Tak, gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej. Zespół, który prowadzi, może grać na większym luzie. Z kolei druga drużyna ma jasny cel. Trzeba gonić wynik. Znakomite, celne podanie, piłka idealnie w punkt. Dzięki temu możliwe było fantastyczne uderzenie z pierwszej piłki, bez przyjęcia. No i w rezultacie mamy piękną bramkę. No, był pod presją, nie utrzymał piłki w boisku. Andrew Robertson. Próba zagrania szeroko. Arturo Vidal. Luis Hernandez! Świetnie, brawa dla bramkarza. Mają rzut rożny, to dobra okazja, żeby podwyższyć prowadzenie. Dośrodkowanie z rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Dembele traci piłkę. Didi. Ma sporo możliwości. NDD. Vidal przed szansą. Jest! Kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. No naprawdę jest z niego wyborowy strzelec. Wyczuł, że bramkarz zrobi błąd i znakomicie go wykorzystał. Zdecydowanie, choć pierwsza interwencja golkipera była całkiem niezła. Na drugi strzał nie mógł nic poradzić. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Marcus Rashford. Zobaczmy, co zrobi. Dobrze, przebił się. Jest bramka! Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Dobrze odebrał mu piłkę. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzelał tylko...